Program realizowany przez Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Z 16 czerwca w Żarach odbył się 19. Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny Pieśni Kresowej i Patriotycznej Wielkie Bałakanie. W wydarzeniu udział wzięło 330 wykonawców, zespołów, chórów, solistów oraz duetów. Organizatorem festiwalu było Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze imienia Orląt Lwowskich przy wsparciu Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Jesteśmy zespołem Moka i widzimy się tutaj pierwszy raz, jesteśmy w Żarach jako Moka właśnie pierwszy raz i czujemy taką fantastyczną atmosferę. Pierwszy raz przygotowaliśmy w ogóle utwory kresowe, zmierzyliśmy się z tym repertuarem i jesteśmy po prostu zakochane w Lwowie, zakochane. Po prostu dzięki temu festiwalowi poznałyśmy nowe rzeczy i bardzo się z tego cieszymy. Fajnie, że tu jesteśmy, dobrze się bawimy. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy być współorganizatorem festiwalu ogólnopolskiego Polszczyzny i Pieśni Kresowej. Regionalne Centrum Animacji i Kultury jest partnerem wielu instytucji i wielu samorządów. I mnie jest podwójnie miło tutaj być w Żarach, bo jestem Żaranką. I pozdrawiam Państwa Żar! Zjeżdżam z góry po Kopernika, po tych słupkach poszta ta. Jesteśmy tutaj po raz piąty na tym festiwalu. Festiwal jako sam bardzo nam się podoba. Oczywiście mamy nadzieję, że również w tym roku z nagrodą, bo przez 4 lata zdobyliśmy tytuł laureata. A kultywujemy tradycje bukowińskie. Tak jak wspominaliśmy, są to tradycje oparte na naszych oryginalnych strojach, które rzeczywiście zostały przywiezione przez naszych rodziców, dziadków z terenu obecnej teraz Ukrainy. I my te tradycje kultywujemy w śpiewie, w obyczajach i oczywiście w gwarze, czyli naszej takiej mowie. Na łyczaków, gdy bliźni staje, wszędzie słychać i bliźni ten gwizd łyczakowski hymny już. Muzyczka gra, śpiewa z nami nasz wiary trwa. Festiwal służy integracji środowisk kresowych, służy pomocy merytorycznej zespołom, a także i uczy dzieci, przekazujemy tradycje. Chcielibyśmy, żeby festiwal coraz bardziej młodniał. To, że festiwal o takich rozmiarach może w Żarach się odbywać, wolontariusze, główni organizatorzy z Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Orląt Lwowskich zawdzięczają wielu dobrodziejom, przede wszystkim władzom samorządowym miasta Żary, władzom powiatu żarskiego, samorządowi województwa lubuskiego, ale też i instytucjom kultury z Żar, z Zielonej Góry, organizacjom pozarządowym, no i bezimiennym sponsorom.